Pruszków, miasto moich wspomnień. Osiedle i bloki moim domem. Moja lokalna ojczyzna, do której wszędzie się przyznam. Wychowałem się tutaj, osiedle wyględówek, daleko na przedmieściach za torami WKD. Po jednej stronie domki, a po drugiej bloki, między którymi zawsze stawiam swoje kroki. Rocznik 1993, rodowity pruszkowianin z mafijnego miasta, chłopak miasta bez atrakcji. Tu się urodziłem, żyłem, żyję i umierać chcę, choć dzisiaj dla wielu nie ma znaczenia gdzie. Pamiętam stare czasy, gdy się nie przelewało bez telefonu, ale z piłką, którą się podawało. Czy na boiskach szybki, czy osiedlowym trawniku. Bramka, gole, podania, faule bez sędziowskiego liku. Stawki, bójki, awantury w szkolnych korytarzach. Raz bez krwi, a raz mocno kapała, choć ofiarny kozioł, tak wykuwałem swój charakter. Dla wielu byłem wrogiem, ale wśród innych miałem respekt. Dzisiaj wszystko minęło, lecz wracają wspomnienia tych ulicznych miraży, wagarów, inspirowania życiem prawdziwym na osiedlach, bo nie wierzyłem w marzenia mówione nam w szkołach. Dzisiaj wszystko minęło, lecz wracają wspomnienia tych ulicznych miraży, wagarów, inspirowania życiem prawdziwym na osiedlach, bo nie wierzyłem w marzenia mówione nam w szkołach. Prawdziwej wolności uczyłem się na stadionie, z szalikiem w ręce czekając, aż ktoś o meczu powie. Czy to PTS Lider Pruszków, czy Pruszkowski Znicz. O śladach i chwały poza nami nie wspomina nikt. Pełnych trybun dopingu, opraw i awantur. Za barwami na młynie wszyscy byliśmy murem. Zagłębie, Lubin, Widzew, Płocka, Petra czy Bolonia. Nawet na Tuchu czy Podbeskidziu nie wartym zainteresowania. Żółte, czerwone i niebieskie, barwy niezwyciężone. Pamiętam chwile chwały oraz upadki one. Liderki w Ekstraklasie 4 sezony pod rząd. Znicz sięgający Ekstraklasy, to było kurwa coś. Za nimi w moim sercu będzie również wielki klub Legia Warszawa, do której przyznaję się znów. Pruszków 100% za Legią, to ja za nią jestem też. Kilkanaście lat temu powiedziałem to, wiesz? Na trybunach i piłce, z kolegami życie, na ustawkach, awanturach, a potem sztama picie. Za młodości nie było nudno, było jakoś fajniej, a teraz co? Dupa już nie jest aż tak raźniej. Dzisiaj wszystko minęło, lecz wracają wspomnienia tych ulicznych miraży, wagarów, inspirowania życiem prawdziwym na osiedlach, bo nie wierzyłem w marzenia mówione nam w szkołach. Dzisiaj wszystko minęło, lecz wracają wspomnienia tych ulicznych miraży, wagarów, inspirowania życiem prawdziwym na osiedlach, bo nie wierzyłem w marzenia mówione nam w szkołach.